ruszyli. Powiślak przy piłce. Ale niestety słabe podanie. Próba uderzenia z dystansu lewą nogą. Piotrowski w polu karnym. Aj! Michalski również próba uderzenia z dystansu. Zostającej piłki Kiełczewski. Przy piłce już Piotrowski. Piotrowski. Próba z dystansu po głowie i mamy bramkę, proszę Państwa. Piłka zmieniła jeszcze parabolę lotu. Wydaje mi się, że po kontakcie z głową jednego z defensorów. Trzeźwe, szybkie rozegranie rzutu wolnego. Pierwsza próba cofnięta przez sędziego, ale zawodnicy czarnych nie odbudowali ustawienia. I druga szybka próba. Piotrowski podjął próbę pojedynku, zszedł do środka, uderzył prawą nogą. Gdzieś tam pomogła głowa obrońcy. Kiełczewski już przy piłce, Kiełczewski próba strzału. Słaba, bardzo słaba interwencja bramkarza. W poprzeczkę uderzenie. Nie wiem, czy interweniował tam Wójcik. Że to będzie sytuacja na przeprowadzenie jakiejś zabójczej kontry. Pole karne, zamieszanie. Wójcik ponownie głową. Gdyby rzucił tą piłkę bardziej na lewe skrzydło, myślę, że więcej moglibyśmy zobaczyć. Pan Mateusz Pizoń kończy pierwszą część gry. Ja zapraszam Państwa na przerwę, a następnie na drugą część spotkania. Dziękuję serdecznie. Długie podanie Huberta Wójcika na Kiełczewskiego. Nie pomylili się jednak obrońcy. Przy piłce zespół Skońsko-Woli. Bardzo dobre prostopadłe podanie. Piotrowski w sytuacji sam na sam. I mamy bramkę 2-0 od razu na otwarcie drugiej części spotkania. 49. minuta tego meczu. Zobaczymy, jak po tym ciosie podniosą się goście. Bardzo dobre i trzeźwe zagranie Zachaja. Prostopadła piłka. Piotrowski wykorzystał swoją szybkość i z chłodną krwią wykorzystał swoją sytuację. Hubert Wójcik zapędził się tutaj, ale... Strzał w spojenie, proszę Państwa, po stałym fragmencie gry. Nie jestem pewien, kto tam do końca główkował. No, przed chwilą mówiłem o braku błędów i mamy chyba... I zobaczyliśmy pierwszy błąd Kacpra Skindziera. Ależ ta piłka szuka Kiełczewskiego, wsadził głowę i proszę Państwa, mamy 3-0. Wydaje mi się, że... Nie chcę rzucać tych słów na wiatr, ale wydaje mi się, że zawodnicy z Dęblina nie podniosą się już po tym. Mamy 57. minutę meczu. Ślendek Artur. Próba sprytnego uderzenia. Sporą siłą dysponuje tutaj zawodnik z Dęblina. Dobra sytuacja. No, wspominałem o tym, że raczej nic się tutaj nie wydarzy dobrego dla zawodników z Dęblina. Oni natomiast skrzętnie wykorzystują rzut rożny. Bardzo dobre dośrodkowanie. Jeśli się nie mylę, piłkę wybijał Bartosz Szmil, że... Widać, że starają się nie oddać. Czy mamy rzut karny? Nie. Kuba Pardyka. Uderzenie na długi słupek. Kiełczewski strzela z dystansu. Na połowę drużyny przeciwnej. Kiełczewski przyjmuje. Kiełczewski zatrzymany niestety. Mamy również uderzenie z Lina. Szczepański, dobra praca w odbiorze, udaje się odebrać piłkę. Szczepański przy piłce do Kiełczewskiego. Kiełczewski, gdyby tylko udało się dobrze przyjąć. Ale Kiełczewski radzi sobie, ograł jednego z zawodników gości. Kiełczewski dogrywa i mamy bramkę, proszę Państwa. Kiełczewski dograł do... próbował dograć do młodziutkiego Prusika. Nie pozwolił na to zawodnik z numerem 4, czyli Zagorzon Paweł, samemu pakując piłkę do własnej bramki. Była to już taka... przykra interwencja. ...78 minuta i mamy wynik 4-1 dla Powiślaka. Z dystansu Woch, dwa w pojedynku biegowym, wygrywa, dośrodkowuje. Interwencja bramkarza. Płasko, pod murem, z problemami.
Kiełczewski do Prusika, Prusik sam na sam. Jeżeli nie był na pozycji spalonej, uderzenie w bramkarza. No i pan arbiter Mateusz Pizoń odgwizduje koniec tego spotkania.